jest zabronione przebywanie w tej przeróbce, w której się tutaj znajdujemy. Znajdujemy się w Kędzierzynie Koźlu. Dla wielu mieszkańców miasta obiekt, który znajduje się za naszymi plecami, to normalny widok. A obiekt pochodzi z czasów II wojny światowej. Marcin, do czego służył? No tutaj mamy, proszę Państwa, typowy schron typu Salzgitter, który służył do ochrony osób przed bombami, które tu spadały na zakład, między innymi. Skąd się wzięła nazwa Salzgitter? Nazwa Salzgitter jest to nazwa potoczna. Generalnie te schrony miały kilka nazw. Ta Salzgitter jakby przyległa do niej najbardziej ze względu na to, że pierwsze schrony, które zostały wybudowane, te schrony tego typu, zostały wybudowane w miejscowości Salzgitter i stąd ta nazwa pochodzi. Inne nazwy, które tutaj się są do tego typu schronów, że tak powiem, przyklejone, to jest nazwa Geilangenbunker, które pochodzi od imienia, od nazwiska specjalnego nadkomisarza do spraw natychmiastowych, który 1 czerwca 1944 roku został powołany przez Hitlera do wybudowania, do ochrony obiektów przemysłowych, które produkowały paliwa oraz substancje chemiczne. Inna nazwa jeszcze, która obowiązuje tutaj w literaturze przedmiotu, jest jeszcze Stollbunker, czyli bunkier, jak to przetłumaczyć, chodnikowy, sztolniowy. Jest to powodowane tym, iż do wykonania tego schronu były stosowane profile górnicze, łukowe i stąd ta nazwa. Inną jeszcze nazwą jest właśnie bunkier walcowy, to już takie budowlane określenie, ze względu właśnie na konstrukcję, jak tutaj widzimy. I jeszcze jedna nazwa taka super techniczna, to była Regelbunker, czyli jakby bunkier regularny, czyli stosowany regularnie. Czy ten kolor, który tu widzimy, to jest kolor z czasów wojny, oryginalny? Malowali je na czarno? No więc trudno powiedzieć, czy jest to oryginalny kolor, bo jakby ten schron, akurat nie ten, był stosowany tutaj dosyć długo, do lat 90. jako schron obrony cywilnej. Nie potrafię tego stwierdzić, jednak same schrony na terenie zakładu, wiele z nich było właśnie malowane w czasie wojny na kolor czarny, bądź były smołowane i tak jakby to trudno określić, bo to jakby zdjęcia są czarno-białe, aczkolwiek... No właśnie, ale na zdjęciach powinno widać, powinno być widać, na tych lotniczych z 1944 roku, które robili Amerykanie z samolotów, czy one były, powiedzmy, bardzo ciemne, mniej ciemne, prawda? No więc na zdjęciach widać tak, ja to tak może skontrastuję, no jakby na zdjęciu czarno-białym świeży bunkier wybudowany się błyszczy, tak, i jest białym, lekko szarawym prostokątem, ale gdy one były już pomalowane na ten kolor maskujący, tak go nazwijmy, to one były generalnie, przynajmniej na zdjęciach widać, że były w zdjęciach z terenu zakładu, widać, że one były na czarno, tak, i były białymi napisami oznaczone. Rozumiem.